Osądzaliście tysiące młodych chłopców i dziewcząt, którzy działają w ruchu narodowym, którym droga jest Polska, polski patriotyzm. Odsądzaliście ich od czci i wiary, nazywając ruskimi agentami, ruską agenturą, ruskimi wpływami w Polsce, ruskimi onucami wreszcie, bo też taką frazeologią posługują się ci krytycy. To nieuczciwe po prostu. I nieuczciwość do niczego dobrego nie prowadzi. To mści się także w kolejnych wyborach. Także radziłbym przemyśleć tego typu retorykę. A zatem szukajmy ruskich agentów tam, gdzie oni rzeczywiście są. A więc przy największych przedsięwzięciach gospodarczych. W polskiej energetyce mogę ich wskazać palcami. W polskich telekomach, w systemach monitoringu polskich dróg. Tam nie znajdujecie agentury, tam nie krzyczycie, że jest agentura. Agenturę znajdujecie wśród tych, którzy wykrzykują głupoty. Moim zdaniem nawet ten aresztowany za szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, nieszczęśnik Mateusz Piskorski, to tylko po prostu nieszczęśnik, jakiś fanfaron. Widział ktoś agenta, który chodzi i mówi, jestem agentem? Widział ktoś agenta, który krzyczy głośno w interesie państwa, dla którego szpieguje? Przecież ci, którzy najbardziej walczą z ruską agenturą, to może być ruska agentura. Bo trzeba oceniać tylko przez jeden pryzmat, jaki jest nam dostępny i po jakim możemy rozsądnie oceniać. Przez owoce. Zobaczmy, jakie owoce wydaje działalność różnych publicystów, różnych dziennikarzy, różnych polityków wreszcie, także tych z najwyższego szczebla. Jeżeli ciągle tylko przynosi zamieszanie, awantury i kłótnie, to należy się zastanowić, czy tam czasem nie kiełkuje coś więcej niż tylko nieudacznictwo. To jest myślenie rozsądnego człowieka, bo nie mówię kontrwywiadowcy, bo oni jeszcze przechodzą różne kursy, ale rozsądnego człowieka. Szukajmy agentury tam, gdzie ona rzeczywiście może przynosić efekty i skutki dla swoich mocodawców, a nie tam, gdzie nam pasuje. Tym skończyłbym temat rosyjskich onuc i rosyjskiej agentury. Zanim się odezwiecie nieodpowiedzialnie, wypluwając kolejne powszechnie znane fakty, to postarajcie się przeprowadzić jakieś śledztwo, połączyć fakty, pokazać coś zupełnie zaskakującego i nowego, tak jak czasem w Wielkiej Brytanii robią media. Chcecie ujawnić siatkę agentów? To zabierzcie się do roboty. Bo jak na razie to żaden z was, żaden z tych dziennikarzy i publicystów i polityków, którzy tak krzyczą o rosyjskiej agenturze, nie ujawnił ani jednego rosyjskiego agenta. A ja przypomnę, że w tygodniku w sieci przeprowadziłem kiedyś śledztwo, w czasie którego ujawniłem pułkownika Samożniewa. Pułkownika rekrutera, który budował w Polsce agenturę. I wiem, gdzie budował tą agenturę i z kim. Samożniew zdążył uciec z Polski. Ale to jest konkret. Oczywiście podajecie Leonida Sfiridowa. Tak, wydalony z Czech, wydalony z Polski. Prawdopodobnie rosyjski agent wpływu, kręcący się we wszystkich środowiskach, bardzo towarzyski człowiek. I to, że Braun udzielił mu wywiadu, pan Bosak chyba mu udzielił wywiadu. No tak. Ale to głupota, bo kto udziela wywiadów stwierdzonemu rosyjskiemu agentowi? Kto? Głupek czy prawdziwy agent? Oczywiście ktoś powie, pod latarnią jest najciemniej. Nie, nie w tym wypadku. W dziedzinie służb specjalnych buduje się 3-4-stopniowe zabezpieczenia. Nigdy nie dochodzi do kontaktu rekrutera z prowadzonym przez niego agentem. Nigdy. Są w tej chwili już urządzenia elektroniczne, które na odległość przekazują informacje. Są łańcuchy pośredników. Są także klasyczne metody martwych skrzynek, miejsc oznaczonych, lokali konspiracyjnych, samochodów, które stoją gdzieś tam na parkingach tylko po to, żeby przez ich schowki przechodziły przeróżne informacje. To się dzieje. Tylko czy nasze służby udokumentowały choć jedną taką akcję? Czy pokazały taką akcję? Myślicie, że agentura odbywa się w świetle Jupiterów,
i ludzie wychodzą i mówią, tak, jest, prawie że mówią, jesteśmy ruskimi agentami. Tak to się odbywa. Więc albo należą się wam solidne korepetycje z zakresu działalności służb specjalnych na całym świecie, nie tylko w Rosji, ale Rosjanie mają świetne służby. Albo też nie macie dobrej woli i po prostu lubicie etykietować swoich przeciwników. Z wielu stron rośnie presja. I teraz warto powiedzieć politykom PiS-u, staniemy za wami, jeżeli twardo będziecie bronić polskich interesów. Sprawdźcie, byśmy uwierzyli, że będziecie bronić polskich interesów. I przestańcie obrażać tych, którzy myślą inaczej, a też są polskimi patriotami. Spójrzcie na Marsz Niepodległości, w którym idą rodziny i tysiące, tysiące młodych ludzi i wszyscy oni dla was są ruskimi agentami. Dla nich są faszystami, a dla was ruskimi agentami. Puknijcie się w głowę. Gdybym był generałem, prawdziwym generałem, o którym pisze w książce Szlak trafił, bo to prawdziwy generał, GRU, który działa w Polsce i sam własnoręcznie dowodzi siatką. Gdybym nim był, to grałbym na fortepianach, z których melodii się nie spodziewacie. Grałbym w najbardziej twardym jądrze antyrosyjskiej polityki w Polsce. I zastanawiam się czasem, czy ci, którzy krzyczą ruscy agenci, to nie są ruscy agenci. Prawda? Tak działają wywiady, a szczególnie Rosjanie, którzy potrafią hodować, a znam taki przypadek, hodować od dziecka agenta, którego wsadzono potem do struktur brytyjskiego kontrwywiadu. Agenta, który urodził się w mieszanym małżeństwie, potem sfałszowano mu rodowód. Potem włożono go w rodzinę nielegałów, którzy mieli bardzo dobre notowania w Wielkiej Brytanii, a w końcu znalazł się w brytyjskim kontrwywiadzie. Rosjanie tak potrafią. Co dopiero w Polsce, gdzie zasoby agentury rosyjskiej są nierozpoznane. I dalibóg, nie spodziewajcie się rosyjskich agentów tam, gdzie głośno się mówi o poparciu dla Rosji. Spodziewajcie się rosyjskich agentów tam, gdzie się walczy z rosyjską agenturą. Bo to jest najżywotniejszy interes każdego wywiadu. Tam osadzić swoich ludzi. Tymczasem jaki jest stan naszych służb? Agencja wywiadu w rozsypce to gang, a nie służba. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozlazła. Kto zatem ma bronić Polski przed prawdziwą agenturą, a nie wydumaną przez publicystów mających o służbach specjalnych wątpliwe pojęcie Polski? Ale czas w Polsce na formację prawicową o wyraźnie pronarodowym charakterze, która przedstawi swoją agendę, przedstawi swoich ekspertów i w sposób poważny zaprezentuje się na polskiej scenie politycznej. Ktoś bowiem od tej narodowej strony musi pilnować Prawa i Sprawiedliwości. Także nie wpadam w euforię, tak jak środowiska Prawa i Sprawiedliwości, i nie ulegam propagandzie sączącej się czy to z TVP, czy to z TVN-u. Rolą dziennikarstwa jest prawda. A propagandziści z TVP, którzy niewiele potrafią, bo przyszli z ulicy do tej publicznej instytucji, no dają właśnie popis swojego kunsztu dziennikarskiego. Tam ze świecą szukacie dziennikarzy. Podobnie jak w TVN-ie. A co do Prawa i Sprawiedliwości? Otóż tak moje odczucia zawierają się pomiędzy dwoma cytatami. Pierwszy klasyczny. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I drugi cytat z 22 sierpnia. Zwycięzców nikt nie będzie sądził. Wiecie, kto to powiedział? 22 sierpnia, ale 1939 roku wypowiedział te słowa Adolf Hitler. Jeżeli triumfatorzy kampanii do Europarlamentu teraz uwierzą w hasło zwycięzców nikt nie będzie sądził, to biada wam.
Wszystkie mankamenty, jakie wyszły w czasie tej kampanii, a szczególnie uległość wobec roszczeń żydowskich, nadal pozostają w grze. To nie jest rosyjska retoryka, to nie jest ruska agentura, to są fakty. I jakkolwiek pod koniec kampanii, kiedy Jarosław Kaczyński sam osobiście zabrał się już za kierowanie kampanią wyborczą, padły twarde sformułowania ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym, żeby te deklaracje znalazły pokrycie w praktyce. Bo roszczenia agresywnych grup diaspory żydowskiej są faktem. Są to roszczenia bezprawne, ale roszczenia, za którymi stoi siła. I ta siła może wymusić na Polsce spłatę tych haraczy. Wyniki wyborów i wybory niczego nie zmieniły i niczego nie unieważniły. Nadal trwa dyskusja także i o tym. Czy w Konfederacji Polskiej byli ruscy agenci? Pewnie tak. A czy w PiS-ie ich nie ma? Dlaczego propagandziści związani z Prawem i Sprawiedliwością tak mocno bili w Konfederację, a zapomnieli o jawnych agentach i bolszewikach, którzy prześlizgnęli się do Europarlamentu z listy Koalicji Europejskiej? Mówię o Leszku Millerze, o Kareksie Cimoszewiczu, postaci ohydnej, która wlazła do Europarlamentu z poparciem ponad 200 tysięcy głosów. Mówię o Marku Belce, Belchu. Mówię wreszcie o pani Hibner. Pięciu bolszewików weszło z list Koalicji Europejskiej. Spadły na szczęście zasłony, już wiemy, kim jest i czym jest ta grupa. To ludzie, którzy już nie ukrywają swoich celów. Zbyt szybko te cele odkryli. W tej kampanii wyborczej społeczeństwo jeszcze nie było przygotowane, drodzy socjotechnicy, na to, żebyście tak mocno zaatakowali Kościół, jak pan Jażdżewski, żebyście prowadzili marsze bluźnierców, którzy powinni trafić do kryminału, tak jak w Gdańsku, marsz popierany przez panią Dulkiewicz, która po 3 dniach odcięła się, jak już było po wyborach. Teraz będziecie biegać do kościoła, teraz na wyścigi będziecie przepraszać, bo wybory odsłoniły, że cała wasza strategia jest tynfa niewarta. Może to jest droga. Ustala. Z obrachunków powyborczych jedną cieszy mnie niezmiernie, a mianowicie upadek dawnego, obecnego ZSL-u. Kosiniak-Kamysz, niedouczony syn swojego tatusia, którego wysłano w ministry, bo nic innego nie potrafił robić, obecnie stojąc na czele tej partii chłopskiej, bo to chłop z kwartiry w Krakowie, wystawił tą partię na pośmiewisko i upadek na całej wsi. Sojusz z homoseksualistami odbił się na PSL-u straszliwie. Teraz PSL wierzga, pewnie wyjdzie z Koalicji Europejskiej, ale pomoże to jak umarłemu kadzidło, oby. Bo to jedna z najbardziej szkodliwych partii na polskiej scenie politycznej, do której publicyści tropiący agentów jakoś się nie czepiają, że tam właściwie działa ruska agentura. I to jaka ruska agentura? Przypomnijcie sobie państwo związki Waldemara Pawlaka z Siergiejem Gawriłowem, ruskim agentem wydalonym z Polski. Ale takich związków PSL-u z Rosją jest mnóstwo. Jeżeli szukać agentury, to tam jest właściwie mnóstwo tej agentury. Ale właśnie uśpionej, po cichu, nikt ich nie tropi. I proszę państwa, nie nabierzmy się już na to, że teraz Platforma Obywatelska, czy cała reszta tych okrawków, które tam się z nią złączyły, będzie deklarowała przywiązanie do tradycji, do kościoła. Naraz przestaną nas obrażać. Nie. Oni będą nas obrażać zawsze, jak tylko będą mieli siłę. Teraz czuli siłę. Wydawało im się, że Soros z kapitałem niemieckim załatwią im wygraną w tych wyborach. I nic z tego nie wyszło. Jacyż oni są żałośni teraz. A Gazeta Wyborcza z Adamem Michnikiem, która ogłosiła, że o włos wygrał PiS, ale właściwie jest remis. No, bardzo gruby ten włos, taki na 7%. Najgrubszy włos świata, włos mamuci chyba. A Gazeta Wyborcza już nie jest gazetą
w sensu stricte tego słowa znaczeniu, tylko jest życzeniowym organem wyborczym, rzeczywiście wyborczym. George'a Sorosa, mówiąc krótko, nie szukając tutaj jakichś zgrabnych nawet metafor. Soroszowcy w Polsce przypuszczą teraz atak na nas. Ale oni już przypuścili, już zaczęli walczyć z Kościołem, już zaczęli walczyć z tradycją, z religią, zaczęli nas obrażać i dziwią się, że przegrali. Na jesień musimy im sprawić jeszcze większe manto. Musimy skończyć z tym towarzystwem. Dla dobra Polski. Taki jest mój pogląd.